No, dobra, jestem. O kurwa. Dobra, już jestem, tak więc jedziemy z tym meczem z Realem Madryt. O proszę, nawet myślałem, że spadli widzowie, a tu nawet wzrośli, tak więc elegancko. Dobra. Zapowiedź meczu, no i Real Madryt, no tutaj będzie na pewno grubo w tym spotkaniu. No tak, Sandomierski na pewno na bramce. Ej, no tu niby przecież graliśmy chyba wczoraj. No właśnie, to spotkanie. A kurwa, Kuchta przecież. Dlaczego on tam nie grał? Dobra, Sandomierski, Kędziora na prawej stronie, Janko na lewej stronie, Row. Co, wpierdol? No to trenuj, trenuj. Makowski z Danchem. Tutaj Dawidowicz na defensywną pomoc. Pereira z Nowakiem. Na lewy. Kurde, jeszcze bliźnięcieńko, ile będziesz kontuzjowany? 6 dni, 10 dni. Kurde, spadają mu atrybuty. Tak myślę, czy czasem bliźnięcieńki nie sprzedać. No ale drugi sezon, fantastyczna forma. Zobaczymy jeszcze, co z nim zrobimy. Tak więc Jagiełło kolejne spotkanie rozegra. No ale jest naprawdę w zajebistej formie, tak więc miejmy nadzieję, że utrzyma swoją formę. Ale Lanzofame na prawe skrzydło i Stępiński na szpicę. Dobra. No to Real Madryt i gramy jeszcze na wyjeździe na Santiago Bernabeu. Tak więc zobaczymy. Jeśli wygramy, możemy skoczyć na miejsce pucharu. Chuj, niech będzie. Normalnie. Dobra. No i zaczynamy. Cristiano Ronaldo, proszę bardzo, i pierwsza akcja Realu Madryt. Czy coś z niej wyniknie? Murillo. No i dobra, nic się tutaj nie wydarzyło. Zobaczmy dalej. 10 minut już za nami. Dokonaj zmian. No uwaga, Lucas Leiva, ale coś jakoś nie prą do przodu. O, i Ronaldo sam na sam. No i chuj, to musiała być brama. Musiała być brama. Jakich przerw, jak nagrywam na YouTube Didas? O co, come on, bo nie jestem pewien. Ach, tutaj szkoda, że do Stępińskiego nie doszło. Leverkusen wygrywa z Celticiem. Benzema, ale tutaj miał sytuację, ale to był zbyt ostry kąt dla napastnika Realu. Ajajaj, ależ Ronaldo, proszę bardzo, jak on lata. Dawidowicz. Lanzafame? Lanzafame? Kurwa, ależ mieliśmy sytuację. 100% akcja, no ale proszę bardzo, tyle samo strzałów, wszystkie celne. I Sandomierski, no. Możemy, myślę, pozytywnie tutaj stawić czoła Realowi Madryt w drugim meczu, tak więc no, zobaczymy, czy się uda remis tutaj chociaż uzyskać. Nie masz zastrzeżeń do gry. No, macie pecha i chuj. No, proszę bardzo, uwierzyli w siebie i tak dalej, tak więc zobaczmy, czy to coś zmieni. Chyba był faul. Pięćdziesiąta minuta. No jasne, trzeba Celtic wyprzedzić, żeby do Ligi Europejskiej się dostać, tak więc musimy wygrać z nimi mecz po prostu. Ronaldo! I Sandomierski obronił jego strzał. Jeszcze Isco i rzut rożny. Znowu wpierdol. U, Jagiełło, dobry przerzut. Jagiełło i nie był faulowany, myślałem, ale jeszcze aut na wysokości pola karnego. Ale już nic tam się nie wydarzyło w tej akcji. Jeszcze Górnik. Piłka, ależ beznadziejnie Dawidowicz i Isco. Benzema, Benzema, Ronaldo.
No ale Sandomierski łapie jak na razie dużą ilość tych piłek. Nie, Sandomierski dobry jest. Lamela pole karne. Myślałem, że będzie strzelał. No i strzelał właśnie. Z bardzo ostrego kąta to nie miało prawa wejść. Dwa punkty jak na razie. No dobra, może przejdziemy sobie na ofensywę. Chociaż z drugiej strony może nas zjeść Real Madryt teraz. O właśnie. No i chuj, 2-0. Lejwa po dośrodkowaniu Ronaldo. Modric jeszcze jeden rzut rożny i poprzeczka. Z prawej nogi on to dośrodkował. Wyobraźcie sobie. Lamela kontuzjowany. No i chuj, koniec. I drugi mecz z Realem przegrywamy 2-0. No niestety. No ale to było do przewidzenia, bo to na ich stadionie i tak dalej, tak więc spoko. Nie bądź dla nich zbyt ostry, czyli mieliście pecha. I Janko nie jest zadowolony z tego. Bardzo słabo danych ogólnie w tym spotkaniu i w sumie tylko danych. No, normalnie. A na jakiś odpoczynek wzrokowy od monitora? No to tak, jasne, że robię przerwy. Przecież nie napierdalam non-stop. Z komputera na playa, no. Jak pan ocenia ten incydent? Spoko. Ancelotti i Real Madryt. No dobra, całkiem fajna wypowiedź. Dobra. Ronaldo, nie będę mu wchodził w dupę. Dobra, jedziemy dalej. Przed nami mecz z Jagiellonią w Ekstraklasie. Teraz powinno być już z górki. O kurwa. No, 30 nawet nas jest w tym momencie. Zajebiście. No, normalnie. No, z Polski, no. Znaczy, głównie z Polski. Dudziak, to na fejsie to, czy na czymś to chyba robisz ten kanał i tam No, na YouTubie. wrzucasz? Zacofany, za stary na takie Defensywne stałe fragmenty. Co tutaj dalej mamy? Ogłoszenie nominacji. Jagiellonia spodziewa się niskiej frekwencji. Dobra, dzisiejszy. Nie, dobra. 11 zawodników powołanych do reprezentacji, ale do reprezentacji Polski nikogo. Tylko tutaj Under 21 Barbus, Makowski, Kuchta, Under 19 Siwek, Murawski, Wesołowski, Kowalczyk, który gra wypożyczony w Lechu Poznań. Jak na razie tylko jedno spotkanie i bardzo dużo meczów towarzyskich, ale dobrze się tam rozwija. Nalepa, wypożyczony do Sandecji oraz Machaj. Ale nie ty. Machaj wypożyczony do... Chuj wie. No. No i mecz z Jagiellonią. Nie przewidujemy problemów. Dobra, tutaj nic ciekawego w wiadomościach nie będzie. Dobra. Skład drużyny. No to tak, Sandomir Kuchta. Co jest kurwa, że on jeszcze nie rozegrał tego spotkania? A, wyjeżdża na zgrupowanie. Dobra, tam się może trochę ogra. To Sandomierski dalej. Na bramce cały czas, okej. 13 czystych kąt, 24 spotkania. No ale prawa strona Kędziora. A kiedy mamy następną Ligę Mistrzów? Później Krakowia. I długa przerwa, i później Nieciecza. I dopiero Celtic. Ok, tak więc jeszcze sporo czasu. Ferreira na lewej obronie. Kurwa. Kurwa.
Freira. Ja pierdolę, co mi się z myszką dzieje? Tutaj zasiwka, tak. Dobra, Ferreira teraz na środku Angela z Makowskim oraz Celeban. Zadancha. Dawidowicz, no to dźwigała. Siwek, zobaczmy jak, czy się w ogóle rozwija. No, podania, technika, decyzje, bardzo mu wzrosły. Wytrzymałość, dobrze. Elegancko. No to Siwek za Nowaka, Turnstra za Pereirę. Barbus jeszcze kontuzjowany. Bliźniczenko również jeszcze kontuzjowany. No Jagiełło, kurde, 92%, trochę mało. Ale dobra, niech dalej gra i Arak na napadzie. No i w sumie tyle. Jedziemy dalej. Aha, no i właśnie, no nie miałem zbytnio w ten weekend za bardzo czasu, żeby ponagrywać jakieś tam odcinki na kanał, na YouTube, tak więc myślę, że w przyszłym tygodniu tych odcinków dziennie będzie dwa. Kolejny wpierdol. No, normalnie. Arak jest pięknie, 1-0. Gol, kurwa. Jest gol. Kibice szaleją. Normalnie. Słychać ten krzyk. Browar się leje, kurwa. Takie baski z grilla. O, kurwa. Chuj, muszę wysłać jej SMS-a, żeby tam zapierdalała do garów, kurwa. To moja, niech skoczy po piwo. O. Ależ była akcja. O, no, no, normalnie. Zrobimy jakiś holsów. No, jeździć na ustawki. Wtedy od razu morale, kurde, drużyny skoczą. Muszą. Dobra, jak tam? 1-0 cały czas. Ferreira, Ferreira, Arak! Ach, myślałem, że już będzie druga bramka Araka. Ale nie, Jagiełło. Dośrodkowanie, Celeban! Kurde, wszystko się odbija od obrońców Jagiellonii jak na razie. Co ty gadasz? To lipa. Ale chuj, trudno. Jedziesz dalej. No. Drugą połowę, aby zaczęli w podobnym stylu, no to w sumie nie wolno wam teraz odpuszczać. Może jakiegoś koksiku im to dokupić. Hehe. To jest takie opcje. Może to FIFA. Menadżer FIFA 2020. No może być coś takiego, może być. Okej. Okay. A co byście zjedli? Co byśmy zjedli? Ja to nie jest piwo. Zupę chmielową i pierdolę. To co bym zjadł, kurwa? Coś dobrego. Nie? Coś dobrego bym zjadł, kurwa. Tylko to jest ten dylemat. Co? No właśnie. Nie chuj. Och, Turnstra. Myślałem, że to wchodzi. Dobra, no to co bym zjadł, moi widzowie? Doradźcie mi. Zaraz tutaj jakąś potrafę z potrawą wyjebią. O kurwa, 1-1. I Mane, ależ znakomita akcja Jagiellonii i remisujemy. Lipa, Jagiellonia, które ma miejsce teraz? O kurwa, 14. Pierwsze. No uwaga. Ależ. Sandomierski, no gdyby nie on i tutaj jeszcze Ferreira. Ale nie dostał kartki, jest chyba kontuzjowany zawodnik. Dobrze, że tu kartki nie było i że rzutu karnego. Pazdan! No i chuj, 2-0, 2-1. Kurwa, dlaczego? 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 Drugie trafienie w sezonie. No i chuj, przegramy. Przegramy pierwsze spotkanie w Ekstraklasie od 20 spotkań. Zła pasa. No i Siwek jeszcze kontuzja, ja pierdolę. To Nowak musi wejść. Turnstra też jakiś słaby. Jagiełło już masakra. Chuj, nie grają. Zajeżdżę ich. Dobra, już coś czuję, że w komentarzach chyba mi ciśniecie za te słabe wyniki ostatnio. No ale tak to niestety wygląda.
Tak więc no z Jagiellonią tutaj no to jest koszmarny wynik. Nie wiem w ogóle dlaczego tak się stało. Ale 40 punktów cały czas utrzymujemy pierwsze miejsce. Dobra, co tam? Który sezon już? No tam no to se zobaczysz rok, to będziesz wiedział. Jaki wynik był z Realem, bo musiałem pójść 2-0 w pierdol, no. Flaszeczka się chłodzi. Kazik po jednym. No w sumie ja też tu mam trochę wody, to możemy pierdolnąć. Chociaż ja tutaj łyka piwa, bo w sumie wody. Wody to nie. To dawaj, zdrówko, Oren. Najlepszego. Co niedziela live, znaczy myślałem, że może codziennie. O, Rosół na kaca, w sumie zajebiste, no. Polak mistrzem świata. Kupę. Myślę, że go wezmą na końcu. Rosół z kurwielu. Kasi może co niedziela live, ale beznadziejny wynik, no niestety. No 2-1, kurwa, lipa jak chuj. Melek wprawia kibiców w zachwyt, jakoś tam dobrze mu idzie. 9 ocena, proszę bardzo. No tak, przegrywamy w końcówce. No i właśnie, od 20 spotkań doznaliśmy porażki. Kurwa, szkoda, bo passa była naprawdę zajebista. No ale teraz trzeba od początku to bujać. Mahrez, czy powinien zostać na zgrupowanie powołany? No, dałbym mu szansę, dałbym normalnie. I Barbus wznawia treningi, tak więc wraca Barbus. No, czy ja wiem, czy to będzie jakiś, kurwa, ekscytujący powrót chyba. O kurwa, chyba wiem, czemu takie wyniki. Treningu przecież nie ma. Co mi nie gadacie? Ja pierdolę, ciekawe ile już bez tego treningu lecimy. A nie dużo. No to tak, defensywa, kondycja, panowanie nad piłką. No to może tutaj defensywa. Panowanie nad piłką, niech będzie na nie ciecze. I co jeszcze? Kondycja, no chuj, niech będzie tu. Dobra. Okej. Dwa dni i mecz z Krakowią. Tutaj trzeba już się odbudować i wygrać. Zmień taktykę na 4-3-2-1. Serio Kasi w kolarstwie dopiero wygrał i został mistrzem świata. Aha, Polak. Co ty gadasz? No to zajebiście. No, dobrze w chuj. Ziomka chwaliłeś, jeszcze tak? Jakiego? A, no, no, no. Mamy tutaj koleżkę, który tam walczy sobie w klatkach. Dawid Hellboy Zan. Możecie obczaić sobie jego fanpage na Facebooku. Wczoraj sprawił mi prezent urodzinowy. Jak obiecał, wygrał walkę przez knockout. Z profesjonalnym właśnie przeciwnikiem. Młody chłopaczek, 20 lat. 20 lat, dokładnie. Dobra, co tutaj dalej? Koman zwolniony skąd? Z Arsenalu! O kurwa. Myślę, żeby mnie przyjęli, nie? Co myślicie o Arsenalu? Iść tam, czy co? Co myślicie? A decyzja moja co do live, no to bym robił bardzo często, tylko że o to tutaj chodzi, że kurwa, nie wiem do końca jak później to na kanał wrzucać. Tutaj mam jakieś rozpocznij nagrywanie. Aha, dobra, teraz mi się chyba nagrało trochę. O właśnie. Dobra, no to już kumam. No to chuj, na razie nic się nie nagrało. Zostań w Zabrzu, aplikuj. No, w Górniku już więcej nie osiągniesz. Właśnie też mi się tak wydaje. Zostań w Zabrzu. Znowu w pierdol. Dobra, nie, zostajemy w Górniku. To miała być kariera tylko w Górniku, tak więc w Górniku zostajemy. Dobra. Tam nasze Simsy się rozwijają. A no, no, git, normalnie, jest dobrze. Znaczy, nie, nie. Znaczy musiałem tam ten, w pierdol spuścić moim,
temu naszemu, jak on się Stępień nazywał. No, musiałem wpierdol mu spuścić normalnie, bo... Dał się? Bo ten, bo ten mój ziomek ma tam w aspiracji życiowej, że żeby tam, kurwa, nie cierpiało go dwóch sąsiadów. A ma tylko dwóch sąsiadów z tym Stępieniem, nie? To musiał mu wyjebać normalnie. No to ten głupi to zaraz przyjdzie, kurwa. No, normalnie. Tomasz Kędziora, dobra, Legia. Nie, interesuje mnie Bliźnicienko, no w sumie. Już zaraz chyba będzie wracał do pełni sił. Znaczy, bo to nie ja, bo to kurwa taki małolat tutaj czasami, ten syn Piotra, nie? I on kurwa, nie wiem, nie obcina paznokci czy coś kurwa i jakoś nie, to wciskał. Wyciera, bo to kurde, ja też tak... Wyciera się, wyciera, no. Ale bo to w tych pierwszych konsolach te pady takie były. Teraz jak se kupię nowego pada, to już będzie zajebiste te gumki. Klub partnerski, no tak, w sumie dobrze, Jarosze, dzięki. No bo mamy w sumie ten Trabzonspor i co? I ja nieraz nie wypożyczyłem żadnego zawodnika stamtąd. A tu mamy Danych Kędziora i Dźwigała, proszę bardzo. Zostali powołani do reprezentacji Polski. Szczepański. Michał Żyro. Dobra. Okej, okay, tak więc gdzie ja to mogę zrobić? To było gdzieś... chuj wie. Dobra, to może zaczniemy nagrywać. Może teraz, czy nie? Zaczniemy nagrywać może tego live'a? No i w sumie półtora godziny jedziemy. Byłyby trzy odcinki. Chuj tam, kto nie, kogo nie ma na live'ie, niech traci. Wyjebane mam. Dobra, aha, miałem ten klub partnerski. No dobra, już patrzymy. I dobra, proponowane kluby tutaj nie ma, tak więc kluby partnerskie. Jest Trabzonspor, no nie mogę patronackiego, to może zakończymy z Trabzonsporem współpracę i znajdziemy sobie lepszy klub, myślę. Tak więc zakończ współpracę, tak. No zakończ, kurwa. Aha, dobra, więc współpracę. Dobra. Okej, tak więc po meczu ta współpraca zostanie zakończona, czyli Sandomierski na bramce, prawa strona Janko, lewa strona Rą. Standardowe zmiany jak co mecz. No co robi chyba? Nowak, Zasiwka. Właśnie jak tam Barbus też będzie musiał, a jest gotowy do gry, proszę bardzo. To Barbus na zmianę. Dawidowicz, Pereira, Bliźniczenko, jeszcze jeden dzień, kurwa. No Jagiełło już trzeba zmienić. Tak więc Lanzafame na prawe skrzydło, Arak tylko napastnik, ale chyba Stępiński na skrzydle lewym może grać, właśnie, kompetentny. To nie gra. Schodzący napastnik, no i tyle jeśli chodzi o zmiany, no i zobaczmy, czy tą Krakowie jebniemy, no trzeba, jeszcze gramy u siebie, to musi być zwycięstwo. Dobra, dobra, dobra. Co ty gadasz? Kurwa lipa. Okej, okay, zaczynamy mecz z Krakowią. Kraków, oczywiście tutaj muszą być 3 punkty. Każdy inny wynik to będzie wielkie rozczarowanie oczywiście. A jak tam Krakowia w tym sezonie? Miejsce 12, tak więc słabo, tylko 21 punktów. No Lech już ma 4 punkty do nas, tak więc gonią. Lechia już na 10 punktów. Janko, jedziemy tą prawą stroną. Dawaj, Janko, jedziesz. Ale brama! Ale to wjebał. Ale to było dobre. Zajebista bramka w drugiej minucie, proszę bardzo, i Janko i chyba jego pierwsza bramka ogólnie w barwach klubu u Górnika Zabrze, tak więc zajebiście. I to jeszcze jaka ta bramka, proszę bardzo, ajajaj, Araka, jeszcze jakby Janko tutaj asystę zaliczył, to już by rozjebało mi mózg. No i dobrze. To ci komputer sam ci kreuje, tak? Przeciwne drużyny, czy to jest masz z kimś innym grasz? Tak jakby... Znaczy nie, to no z komputerem, nie, i tak dalej, z... komputerową inteligencją gram.
Nie ma problemu. Na tym polega football manager. Można grać się z innymi ludźmi. Jest 2-0. I właśnie zrobimy tam ligę właśnie football managera. Tylko, że to czasami tak ciężko, nie wszystkich razem, wiesz, ustalić w jednym terminie i tak dalej. Ale można, można, można. Tak więc oczywiście jestem zadowolony. Możecie grać lepiej. Aha, no właśnie, to co bym zjadł, kurwa. Dobra, to poczekajcie chwilę, macie tu drugą połowę, a ja idę wydać polecenie. Znowu. No dobra, się skończył. Grałeś? No, ja wygrałem 2-0. Co zamówiłeś? Pierogi. Poważnie? No, solidne zwycięstwo. I Nowak, proszę bardzo, dwie asysty. Znakomicie. Tutaj jeszcze Lanzafame strzelił pięknie. No i dobrze, Lech. Remis pod Beskidziem, tak więc 6 punktów przewagi nad Lechem. Dobrze, że im tutaj troszkę odskoczyliśmy. Świerczewski z Piasta zwolniony. 2-0. Nowak w świetnej formie. Jak tam właśnie Nowaka się sezon przedstawia? W lidze, no w sumie ogólnie 16 spotkań, jedna bramka i 6 asyst. No to jak to porównamy z poprzednim sezonem, gdzie miał 8 bramek i 12 asyst, no tylko w lidze, no to jest zdecydowanie gorzej. Dobra, co tutaj dalej? Okej, okay, zobaczmy, co tam macie ciekawego do powiedzenia. Zapisz sobie składy. No w sumie dobrze, Cyberblum gadasz. Bartosz Kapustkę, mega talent. No zobaczmy, Kapustkę. Zawsze bez zmian, zawsze. Ruskie? Nie, ja uwielbiam kurwa z tym, z kapustą. Kapusta, grzyby, mięsko. Najlepsze to babcine. Kurwa, jak babcia upierdoli, to chuj. Dźwigała. Ty widziałeś, jak Paulina je? Pierogi? Nie. Z mięsem i kapustą, posypuje cukrem. Co ty pierdolisz? Nie wiem, kurwa, tam chyba O kurwa. grudziądzu tak jedzą. To razem z kapustą i z mięsem i jeszcze z cukrem? I cukier sobie posypuje, no to O może kurwa. lubi. Nie spróbowałem, ale nie podchodzi mi to za bardzo. No mi chyba też by nie podeszło. Bartosz Kapustka, no zobaczmy, 20-letni pomocnik. Zobaczmy, jak się tutaj rozwinął. Atletico zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, ale Osasuna, tak więc odrzucamy. Więc myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobienie tutaj meczu towarzyskiego. Właśnie w ten dzień na wyjeździe z Evertonem. Dobra. Aha, ten klub mieliśmy znaleźć, już szukamy. Informacje, kluby partnerskie. Dobra. Nie mogę szukać tego klubu patronackiego, ale zjebaliśmy. Zjebaliśmy jak chuj. Nie da. Aha, dobra, bo to trzeba z nimi pogadać. Rozmowa z zarządem.